Rolnictwo wpływa na zmiany klimatu i odczuwa ich skutki. Globalne ocieplenie przyspiesza wegetację roślin i zmienia kalendarz prac rolnych. Nadmierne opryski kumulują się w jedzeniu. Źle zrobione zabijają pszczoły. Nieprawidłowe nawożenie obniża wartość pokarmową plonów, degraduje glebę, zanieczyszcza wody gruntowe i rzeki. Stoimy przed dylematem, czy niezamieszkałe tereny przeznaczać na łąki i lasy, czy pola uprawne. Co zrobić z terenami zdegradowanymi przez przemysł i górnictwo? Do zrównoważonego rozwoju potrzeba wiedzy i doświadczenia. My je mamy. Nauka pozwala nam uzyskać maksymalnie dużo produktów dobrej jakości przy minimalnym wpływie na środowisko. W rolnictwie precyzyjnym wykorzystujemy drony. Na podstawie koloru liści podpowiadają nam, gdzie potrzeba wody i nawozu. Testujemy też maszynę, która rozróżnia rzepak od chwastów i opryskuje tylko te drugie. Pracujemy nad biologicznymi środkami ochrony roślin. Bakterie, metabolity drożdży czy wyciągi z roślin mogą częściowo zastąpić pestycydy. Zdrowsza gleba daje więcej plonów, a to pozwala zmniejszyć obszar upraw i posadzić las. Dzięki szczepionkom drzewa lepiej radzą sobie z chorobami i pobieraniem substancji odżywczych. Tereny pogórnicze i poprzemysłowe zabezpieczamy odpowiednimi nasadzeniami. Promujemy ogrodnictwo miejskie i społeczne. Tworzymy nowe ekosystemy i wzbogacamy bioróżnorodność. Wiemy jak.